Produkcja z pewnością jest pełna wyzwań, ale czy musi być chaotyczna? Nazywam się Krzysztof Pawłowski, a to produkcja bez chaosu w której opowiem Ci, jak uporządkować procesy w Twojej firmie. Partnerami odcinka są: Lean Action Plan, doradztwo w zakresie optymalizacji firm MŚP, kurs LIN, certyfikowane szkolenia online dostępne od zaraz, aplikacje LIN, gotowe narzędzia do usprawnienia procesów, lin Leader, certyfikowany program rozwojowy. Cześć, witaj w kolejnym odcinku Produkcji bez chaosu. Dzisiaj jestem w temacie planowania produkcji, kontynuuję naszą serię i będę dzisiaj mówił o grafiku pracy, o kalendarzu pracy, czyli tak naprawdę o tym, kto kiedy co ma robić. Pozwól, że przejdę od razu do konkretów i pokażę Ci, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. A więc tak, nasz grafik pracy ma szczególne miejsce w planowaniu produkcji, ponieważ jest Mocno wpływające na dostępność procesów generalnie dostępność zasobów, czyli możliwość zaplanowania realizacji w dany dzień. Jestem w tym cyklu danych produkcyjnych, więc przypomnę tylko, że mówiliśmy o raportowaniu czasu na produkcji, o tym, jak wyznaczać normy na produkcji, jakie wskaźniki na produkcji są rekomendowane i o tematyce planowania produkcji związanym z ustawieniem terminu realizacji czy harmonogramem produkcji. Teraz będę mówił o tym jednym elemencie, o którym wspominałem bardzo często, czy którego nam brakuje, czyli czy pracownicy tak naprawdę są dostępni, no bo ciężko planować produkcję bez pracowników. A oczywiście pozostają nam jeszcze dwie kwestie, takie jak kiedy zamawiać materiał, czyli dostępność materiału i dostępność pracowników w odpowiednich umiejętnościach, czyli będę mówił o Skill Matrixie na produkcji. I teraz zaproszę Cię do materiału, który jest takim rozszerzeniem tych wszystkich naszych spotkań, w temacie planowania produkcji, a mianowicie taki poradnik, cztery obszary planowania produkcji. On jest dosyć mocno podzielony na konkretne e, obszary, czyli na sprzedaż, jak zbudować sobie bazę sprzedaży, e, technologie, czyli bomy, marszuty. Dostępność maszyn, ludzi, e, oczywiście również materiałów. Czwarty obszar właśnie jest wydzielony ze względu na materiał. Jeżeli chcesz sobie go oczywiście pobrać, jest to darmowy poradnik. No to link znajdziesz w opisie tego filmu. E, jest to kawał dobrej roboty. Myślę, że każdemu, kto chce działać w planowaniu produkcji, na pewno pomoże, ponieważ ma dużo e, ciekawych informacji pod kątem. E, Konkretnych przykładów rzeczywistych, które się wydarzyły, nas spotkały, i mogliśmy tam je umieścić. A mianowicie, idąc dalej, często z tym planowaniem produkcji jest u nas tak, że mamy do czynienia z taką jedną z większych obiekcji osób, które z nami realizują. Projekt związany z przygotowaniem na przykład narzędzia do planowania produkcji, ponieważ tu wszystko sobie ładnie omówiliśmy: jakie terminy, jakie mamy harmonogramy. A planista albo kierownik mówi: hola, hola, hola. Ale jeżeli jutro mi nie przyjdzie ten pracownik, a często tak się zdarza, często to też pojęcie względem, no to cały ten plan możecie sobie wsadzić. Wiecie gdzie. No i oczywiście ciężko się z tym nie zgodzić. Z drugiej strony nie ma też co tutaj walczyć, że no tak jak często ta sytuacja się zdarza i czy jeżeli pracownicy nie przychodzą na czas i w terminie i zgłaszają L4, nżety i tak dalej, no to, to tak naprawdę co co, nie ma sensu planować rozumiem, tak? Bo lepiej bazować na intuicji i przeczuciu niż na jakimkolwiek planie, więc... Myślę, że to jest takie granie w babkę i uciekanie od rzeczywistych problemów. Bo ponieważ ten problem jak najbardziej istnieje, no pracownicy chodzą na urlopy, chorują, zgłaszają urlopy na żądanie. Trzeba to po prostu uwzględnić, monitorować, sprawdzać i o tym. Po prostu wiedzieć, mieć to w głowie. Oczywiście nikt nie lubi tego, że pracownik jest na L4, no bo właśnie to wymaga od nas zmiany planów, a jeżeli to się dzieje w głowie, no to obciąża nasze procesory wewnętrzne dosyć mocno, więc po co obciążać procesory wewnętrzne? Zróbmy to na programach, Excelach, aplikacjach, jak chcemy. Ale przede wszystkim po co nam to jest? Po to, żeby stworzyć ten plan produkcji i tu potrzebujemy dostępność tych pracowników. No i ja powiem tak, że naprawdę w większości firm, które pracują przynajmniej na dwie zmiany, na jednej zmianie oczywiście też się to pojawia, jest coś takiego jak grafik pracy. To, co będę dzisiaj więcej mówił o tym, jak sobie go poukładać, jak sobie go zrobić można, często jest po prostu to jakaś forma tabeli, tak, no jakoś Pracownicy chcą wiedzieć, kiedy mają przyjść, o której godzinie i co mają robić, na jaką maszynę mają się ustawić, więc z reguły taki plan, grafik się pokazuje. Najczęściej jest stworzony zwykłą tabelą w Excelu, gdzie kierownik albo planista po prostu wpisuje te nazwiska maszyny, jakkolwiek sobie to konstruuje w kolumnach czy wierszach. No, i często to przekazuje po prostu albo to drukują, albo wywieszają, e, albo na telewizorze gdzieś mm, tak wyświetlają, lub po prostu rano na przykład na odprawie kierują odpowiednie osoby w dane miejsce. Więc <laughs> z reguły tak to wygląda, i jakąś tam podstawę y, do tego planowania mam. Czasem się po prostu zdarzają firmy, gdzie pracownicy są to mniejsze firmy, gdzie pracownicy pracują na jedną zmiany, mają swoje stanowiska i z reguły tam przychodzą. Jeżeli coś się dzieje innego, no to kierownik mówi no to teraz idziesz na inny obszar i tam to pracujesz, więc na przykład nie ma tych grafik pracy, ale wbrew pozorom one istnieją, one są tak jakby ustrukturyzowane, tylko po prostu nie spisane. Nie są dostępne w formie, którą można później przetworzyć do planowania produkcji. Dla nas z punktu widzenia planu produkcyjnego to z tego grafiku bierzemy kto tak no bo musimy wiedzieć kiedy i ile czasu jest dostępny no bo nie zawsze każdy pracuje tam 8 godzin niekiedy są nadgodziny krótsze i tak dalej ale najważniejszym punktem jest kiedy jest dostępny więc założenia do planu produkcyjnego mając 20 pracowników pracują na, na tak od poniedziałku do piątku na dwie zmiany więc mamy jakąś część na pierwszej zmianie jakąś na drugą mamy jakiś test system zmianowe tak nie zawsze te zmiany muszą być równie obłożone więc bardzo prostą rzeczą jest tworzenie takiego jak tutaj nawet na skinie obrazu w tym przypadku tutaj pracownicy przez cały dzień pracują na jednych maszynach więc jest podzielona na pierwsza druga Trzecia zmiana, są pracownicy, są przypisani do danych maszyn, znajdują się na telewizorze i już wiedzą to w piątek, co będą robić w następnym tygodniu. Bardzo prosta yy, matryca, oczywiście yy, można to sobie przerobić na własny użytek. Yy, do tego yy, planowania produkcji ważne też jest, yy, co potrafią robić ci planowicy, To będę mówił o tym właśnie skill matrix o matryce umiejętności. Dzisiaj troszeczkę jeszcze to przemycę, ale ważnym elementem jest po prostu, czy dany pracownik może na danej maszynie pracować. Przykładowo tu mamy zbiór takich samych maszyn, więc obrawiarek, więc nie ma to znaczenia tak naprawdę, na którą maszynę ktoś wejdzie więc to jest rzecz, co potrafi robić. A z drugiej strony, co ma robić, właśnie, czy jaka maszyna, jaki proces. Jaki produkt ma wykonywać? O tym mówiłem w poprzednim odcinku, kiedy tworzymy harmonogram produkcji i wskazujemy konkretne procesy i produkty w danym czasie. I teraz tak, jak stworzyć sobie taki kalendarz pracy? Jest to rzecz powiem proste z założenia, ponieważ przede wszystkim baza pracowników, którą posiadacie. Zwykły taki harmonogram pracy, ogólny, czyli praca na jedną, dwie zmiany od poniedziałku do piątku, czy od poniedziałku do soboty, trzy zmiany. To są wytyczne, które mamy. Z reguły mamy jakieś brygady, które się po prostu zamieniają. Niektórzy pracownicy pracują zawsze na jedną zmianę, na pierwszej zmianie, a niektórzy z, z jakichś powodów zawsze tylko na nockach. Więc to jest, taki, to jest taka baza, którą musimy sobie stworzyć. I tak naprawdę do tej bazy musimy co zrobić? Odjąć i stworzyć drugą bazę. Brak dostępności, czyli wtedy, kiedy pracowników po prostu nie ma. Tak to i kiedy go nie ma. Tak naprawdę, jakby scalenie tych dwóch baz, czyli wykluczenie tej niedostępności, powoduje coś takiego, że mamy. Realną dostępność pracowników. Oczywiście te dostępności, jak, jak doskonale znasz, tak, to są urlopy święta czy L4, może jakieś inne e, niespodziewane okoliczności. E, I tu mam taki prosty kalendarz, widok kalendarza w aplikacji, gdzie jakby widać, kiedy kogo nie ma. Kolory oznaczają, czy to są tematy związane z L4, czy zwykłym urlopem, więc możemy też to przewidywać do przodu. I przede wszystkim, tak jak powiedziałem, ta baza nieobecności, ten rejestr nieobecności jest nam potrzebny, ponieważ wiemy ile czasu mamy odjąć od tego standardowego procesu i obniżyć dostępność danego procesu. Jak najbardziej proste. I tutaj mam jeszcze podobny widok. Znaczy podobne założenia, ale troszeczkę inny widok, związany z tym naszą bazą pracowników, gdzie mamy w kolumnie A pracowników B, i tu od C do F mam cztery obszary wymienione, i tu wchodzę trochę w skill matrix, czyli jakby tak można powiedzieć, ten pracownik potrafi pracować na tych czterech obszarach. I kolumna G, jako obszar, wskazuje mi na obszarze, w którym jest dedykowany do pracy na dziś, i tak naprawdę wtedy to jest. Taki aspekt związany z tym, że możemy planować na dany obszar pracownika, i też za chwilę pokażę, jak taki grafik przygotować. No i tutaj kolejne kolumny jakby nam pokazują już, zaciągają dane z związane z dniami wolnymi lub tak jakby długością urlopu. Jednym, drugim, dwa najbliższe urlopy, krótkoterminowe planowanie, więc od razu widzimy że pracownika nie będzie albo będzie i możemy też taki grafik wykorzystać. Żeby tworzyć sobie taki grafik, no to przede wszystkim musimy zbierać informacje o tych niedostępnościach i tutaj chcę ci pokazać akurat bardzo prosty system, który gdzieś przygotowaliśmy na potrzeby pracowników firmy produkcyjnej, gdzie z hali chcieli zgłaszać tak podania o swoje urlopy. Tradycyjnie działa system kartek tak, gdzie trzeba wypisać, położyć i oczekiwać odpowiedź. W związku z tym, że było to dosyć duża liczba pracowników. Informacja była też ważna dla pracowników, żeby oni wiedzieli, czy w ogóle mogą mieć szansę na ten urlop, ponieważ są limity urlopów w danym dniu, tak że na przykład nie możemy sobie pozwolić więcej niż na czterech pracowników w danym dniu, żeby było na urlopie, więc od razu mogli też zobaczyć, że urlopy są zajęte. Lub nie. Co też było dosyć ciekawą e, opcją i zabiegiem, ponieważ mobilizowało do pracowników do tego, żeby wcześniej rezerwować sobie terminy urlopów. Jak widać, bardzo prosty system, który zbiera informacje na temat podań o urlop, czyli ktoś wchodzi, wypełnia e, swoje dane, od kiedy do kiedy, jaki rodzaj urlopu. E, taka informacja również się pojawia. Dla właśnie przełożonego kierownika czy osoby administrującej. No i przede wszystkim mamy taki szablon urlopów. Na tym slajdzie akurat widać przykład dni i ilości wolnych miejsc dla danego dnia na urlop, tak? gdzie niegdzie jest to 4, gdzie niegdzie jest to 8, a gdzie niegdzie jest po prostu już 0 dostępnych dni. Na bazie tego również pracownik może zatwierdzać te urlopy, ponieważ widzi, ma podpowiedź, co się dzieje. Widzi tutaj wszystkie zgłoszenia, które są. Przypisane dla ogólnie zgłoszone przez poszczególne osoby, no i zatwierdzić może albo odrzucić oczywiście odrzucając, wpisuję komentarz takiego odrzucenia. No i pracownik otrzymuje powiadomienie na temat tego, że jego urlop został zaakceptowany lub odrzucony. Uprościliśmy dzięki temu. Dosyć długą ścieżkę komunikacji, oczekiwania, ale także też metody podejmowania decyzji, ponieważ pracownicy podchodzili do jednego brygadzisty, drugiego, rzucali hasło, dali kartkę, ktoś przekazał, nie przekazał i tak naprawdę nigdy nie było wiadomo, gdzie i kto może... Mieć urlop, a potem, tak jakby osoba decydująca musiała znaleźć danego pracownika i mu zatwierdzić ten urlop, powiedzieć, że tak. No bo się nie można było podejmować decyzji od razu z ręki, więc taki prosty system, gdzie pracownicy mogą zgłosić może to być na formularzu Google, nawet zrobione tak, gdzie pracownicy zgłaszają jakby swoje zapotrzebowania urlop i otrzymują odpowiedź w postaci tak akceptacji lub odrzucenia. Najprostszy system. A co nam to daje? Daje nam to tak naprawdę bazę znowu do kalendarza, bo zatwierdzając te rzeczy, no to ta dostępność siłą rzeczy maleje. I jak to wpływa na plan produkcji? Hmm, bardzo prosto, czyli tak jak w poprzednich odcinkach mówiłem o wolnych godzinach dostępności danych procesów, to właśnie tak to się dzieje, że jeżeli mamy pracowników przypisanych do procesów, to wtedy dostępność tego procesu albo wzrasta, albo maleje, jeżeli go oczywiście nie ma. Więc my wychodzimy w punkcie planowania z takiego poziomu stabilnego, że mamy dostępnych pracowników. I w momencie, kiedy ich zabieramy, wyłączamy, no to ta dostępność do tego procesu po prostu maleje. Jeżeli to wpłynie na realizację, a z reguły to wpływa, no to przesunie inne terminy, pokaże, że na czerwono, że niestety termin został. Przedłużony ze względu na brak dostępnych osób. Wtedy można oczywiście zmienić inne, innych pracowników, i przesunąć na ten proces i znowu powoduje to jakąś zmianę w całym systemie, ponieważ na innym procesie tego pracownika braknie, może mniej wartościowym, mniej obłożonym i wpłynie mniej negatywnie na cały plan i terminy realizacji. Więc kalendarz pracy jest. Takim warunkiem można powiedzieć jak maszynę, tak? Masz maszynę albo nie masz maszyny do produkcji, tak? Możesz zrobić 100 sztuk na godzinę, albo możesz zrobić 50 sztuk na godzinę, tak? Bo masz dwie maszyny, albo jedną, masz dwóch ludzi, albo jednego człowieka. Często takim popularnym przykładem to są prace, które są wykonywane manualnie, tak? Jakiś montaż, pakowanie, nie wiem, szycie. Gdzie nie ma maszyn, tylko są po prostu ludzie, ale jest ich dużo, tak? Jest 10 osób. No to jeżeli wejmę jedną osobę, no to ta wydajność już jest 90%, tak? Spada mi możliwość o 10%, ponieważ wyjmę jedną osobę, wyjmę dwie, no to już mamy 20% i tak dalej. Więc jakby tutaj traktujemy pracowników jako dostępne e, zasoby, bo oczywiście, jeżeli mają maszynę, no to kogoś, tak? Jeżeli ktoś umie obsługiwać te maszyny, o tym z będziemy rozmawiać, później w następnych odcinkach, no to. Oczywiście, jeżeli kogoś przerzucimy na tę maszynę, no to możemy zapewnić dostępność tych maszyn, tak? Ale jeżeli mamy procesy niemaszynowe, ludzkie, no to typowo tak, jak wyjmujemy kogoś, no to tracimy na dostępność. I tak, oto mamy naszą dostępność. I to jest ważne. Jeżeli już planujemy, mamy ludzi, mamy kalendarz, wiemy, kto kiedy jest, tak naprawdę. Kiedy kogo nie ma, to jest dla nas bardziej ważniejsza informacja, więc znamy naszą dostępność pracowników, no to przypisujemy ich do poszczególnych obszarów i dzięki temu mamy grafik pracy. Grafik pracy jest też, można powiedzieć, wypadkową planu produkcji, no bo właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, dokonujemy pewnego rodzaju roszad na stanowiskach pracy, żeby zwiększyć dostępność niektórych procesów, a zmniejszyć innych, ze względu na obłożenie. Procesów, które mamy. Dzięki temu możemy pracownikom drukować, wyświetlać, powiadamiać ich na telefon, gdzie, kiedy pracują. Czy to będzie na dzisiaj, czy to będzie na jutro obszar, czy to będzie rozpiska na cały tydzień z większym, mniejszym prawdopodobieństwem, ale wiemy, jaki mamy plan. Wiemy też, jeżeli ktoś tam z tego harmonogramu wyleci. No, to wiadomo, że musimy przeplanować znowu rozłożenie pracowników na poszczególne obszary. No, i niestety wiem, że to się często po prostu dzieje w dniu o 6 rano, tak? No, bo ktoś przyszedł i miał przyjść, a nie przyszedł, prawda? I kogo teraz tutaj włożyć? No, i właśnie po to też jest nam system potrzebny, że znowu możemy podejść do tego komputera, wyłączyć daną osobę. I zobaczyć, gdzie nam wskoczy to obłożenie, i przesunąć kogoś innego. Więc potrzebujemy takie 50 minut ewentualnie na przeplanowanie naszego działania, ale wynikiem też jest automatyczny grafik pracy, który można spokojnie wykorzystać i wydrukować. A skąd wiedzieć, że ktoś nie przyszedł do pracy? To też jest bardzo ważna rzecz i temu służy ewidencja czasu pracy. Pewnie spotkaliście się z tym pojęciem RCP, czyli rejestracja czasu pracy. Gdzie pracownik, pracownik przychodzi, odbija się kartą na jakimś czytniku, kartą, czy, czy takim taką pastylką, odbija się, to jest nic innego, jak taki właśnie nośnik RFID i wtedy mamy informację, że ten pracownik wszedł i wyszedł. Niestety w znaczy, wykorzystywany jest ten system w wielu firmach, ale niestety służy tylko i wyłącznie do tego, żeby rozliczać czas pracy w księgowości, w hr ach ile kto był w pracy. A tutaj jest dosyć fajna informacja zasób, który można wykorzystać do planowania, do efektywności, bo wiemy, że pracownik wszedł. Więc mamy już monitoring na to, ile pracowników mamy. Czy wszyscy przyszli? No bo jeżeli mamy dosyć duże grono osób, no to powiedzmy sobie szczerze, jedna osoba, dwie, dopiero kiedy brygadzista może zobaczyć, że go nie ma, tak? O 6 rano robi odprawę, nie zawsze, więc jakby nie wie, e, idzie po stanowiskach, okej, okay, kogoś nie ma. A tak to przynajmniej na monitorze, na telefonie, na, na komputerze można zobaczyć, że ma być dzisiaj na zmianie 50 osób, a przyszło 49, od razu łatwo znaleźć kogoś. Go, tak naprawdę nie ma, bo się nie zalogował do naszego systemu. Więc my mamy na to e, możliwość wpływania. Tu akurat daję przykład takiej aplikacji, która nazywa się taskowanie, e, a mianowicie polega na tym, że jak już pracownik do nas przyjdzie i się odbije, no to e, brygadziści, liderzy e, przypisują go do odpowiednich zadań. Większość osób jest zdefiniowana do poszczególnych zadań, ale nie zawsze to obłożenie jest takie równe, e, ponieważ tutaj akurat Pakujemy różne produkty. Nie zawsze obłożenie na pakowanie jest takie duże, trzeba kogoś przesunąć na chociażby ładowanie samochodów czy dostawy. Więc w ciągu dnia może się okazać, że niektórzy pracownicy zmieniają swoje miejsce pracy. A to jest dla nas ważne, żeby wyliczyć rzeczywistą efektywność tego procesu. O wskaźnikach już był odcinek, więc nie będę się tu zagłębiał, tylko powiem, że jeżeli wiemy, że oczywiście wykonujemy 1000 sztuk na zmianę i pakowaliśmy tak 100 godzin, no to wiemy, że mamy 10 sztuk na, na godzinę. No to jest pytanie, czy tam było to 100 godzin, bo się okazuje nagle, że część pracowników nie była na stanowisku przez dłuższą chwilę, bo była na przykład na przerwach. System RCP nam to fajnie od razu obniży dostępność tych pracowników. Też możemy monitorować, że ich w ogóle nie ma i z drugiej strony, też jeżeli ktoś go przesunie, jednego pakującego przesunie na. Na właśnie na przykład na dostawy, no to wiemy, że tam już nie było na przykład 100 godzin dostępnych, tylko było 98, 95, a jeżeli 5 na przykład pracowników nam ktoś przesunie, to już wiemy, że na przykład na pakowaniu było 70 godzin. 70 a 100 godzin to jednak jest spora różnica do tego, żeby wyliczać rzeczywistą efektywność, a szczególnie, że nagle nam wychodzi, że na dostawach mamy super efektywność, tak? Bo tam jest tylko jeden pracownik, a co z tego, że mu przyszło pomagać Czech, nie? A on wtedy to zrobił, więc mamy tutaj zakłócenie tych naszych godzin, więc możemy monitorować właśnie pracowników, w którym miejscu oni są, co robią, jak, do jakiego procesu są przygotowani. I tak samo, jeżeli na przykład przychodzą do pracy, to jest też częsty problem, rejestrują swoją pracę, wejścia, wyjścia, wejścia, wyjścia, no to jakby, jeżeli korzystasz z takich urządzeń, to często zauważasz pewnego rodzaju błąd samych odbić Ponieważ pracownik odbia się nieparzystą liczbę e, odbić, i okazuje się, że jest 3 godziny na przerwie, tak? No bo zapomniał się po prostu odbić wracając, lub wybić tak wychodząc. I wtedy dobrze od razu wychwytywać te błędy. Mieć raport błędów na bieżąco, czyli niepełne, czyli jakby listę pracowników, którzy są na wyjściu aktualnie, jaki jest ten czas, żeby od razu też pokazywać tak, osoby zarządzającej, że pracownik jest nie, nie wbity z powrotem na proces, tak. I tutaj też jest ważna rzecz, żeby można od razu to łatwo skorygować, poprawić, żeby mieć prawdziwe dane. Więc jeżeli chcemy oczywiście monitorować i planować na bazie dostępności pracowników, to Musimy to wiedzieć w długim terminie, jak najbardziej, kiedy go nie będzie, jakie są plany urlopowe, opieki L4, itd. A z drugiej strony, mamy te dane na bieżąco, czyli ta obiekcja, którą wspomniałem na początku. Tak, czyli pracownik do nas, czy kierownik planista nam mówi, że cały plan się rozsypie jak kogoś nie będzie. Ale jak kogoś nie będzie, to my wiemy od razu, że kogoś nie ma, przede wszystkim, bo nam się nie wbił do pracy, możemy zmienić miejsce osób, a przy okazji też monitorować czas na poszczególnych obszarach, gdzie oni pracują. Jeżeli widzisz u siebie również potrzebę pracy z takim grafikiem, tak, kalendarzem pracy pracowników, żeby wiedzieli, co robić, chcesz ten proces zautomatyzować, chcesz planować na bazie dostępności swoich pracowników, to zapraszam Cię na Linux Plan prawy górny róg bezpłatna konsultacja. Proszę zapisz się tutaj na rozmowę z nami, gdzie będziesz mógł nam po prostu powiedzieć o tym, co dla ciebie jest ważne, czego ty potrzebujesz dzisiaj, bo może któreś z tych problemów, które pokazywałem i rozwiązań są takimi wyzwaniami, które wiecznie u ciebie występują, przechodzisz obok tego, już się przyzwyczaiłeś. A może nie widzisz po prostu potencjału na rozwiązanie tego zagadnienia, więc warto na pewno skorzystać z takiej usługi, która jest zupełnie darmowa. Spotkamy się na godzinę na rozmowy, porozmawiamy o tym właśnie, co można w Twojej obecnej sytuacji wykonać i. E, zrobić. Także dzięki ci za ten odcinek. Jeżeli chodzi o pracowników, no to rozszerzę go przede wszystkim o te umiejętności tych pracowników o Skill matrix. no i zostanie nam jeszcze jeden dosyć duży temat, czyli dostępność materiałów do produkcji, czyli kiedy, co ile e, zamówić, więc trochę podobnie będzie jak z pracownikami, e, ale już e, bardziej na liczbach, e, które będą nam tutaj się estymować do tego jakie to mają być ilości. Więc zapraszam Cię do kolejnego odcinka i co, pamiętaj, pracuj mądrzej, a nie więcej. Cześć.